za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył sobie szwagier. Pierdolę, nie wychodzę! Gdzieś na obrzeżach miasta mieszka szwagra szwagier Antek. Przydarzyła mu się zabawna historia, ale po kolei. Antek z łopatą to rzadki widok, lecz on znudzony samotnością posuwa się do skrajności. Ja już nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Zośka się boi nosa na podwórko wystawić. Zresztą tak jak wszyscy sąsiedzi w okolicy. Do czego ten świat zmierza? Zośka, otwórz, to ja! A w telewizji mówili? A gówno mnie interesuje, co mówili w telewizji. Żreć mi się chce! Zapasy się kończą, skoczyłbyś do sklepu po ryż i makaron. Dopiero teraz mi to mówisz? Tak, kurwa. Ryż z Chin, a makaron z Włoch. I po co ta cała panika? Się naoglądała głupot i nie dość, że sama się boi, to jeszcze dzieci straszy. Antek poszedł do sklepu, lecz po drodze zmienił zdanie. Szwagier! Szwagier! Nie ma szwagra? Pewnie też poleciał do sklepu. Ale Dymek leci. Może jest za chato. Szwagier? A co ty tam kurwa robisz? Otwieraj! I wybacz, Antek, nie mogę. No jak nie mogę? To przez nogę i dalej mogę. Otwieraj! No nie mogę, bo klucze zgubiłem. No to okno otwórz. Okno? Czekaj. Coś tu szwagier kombinuje. Przecież on swój zamek nawet gwoździem potrafi otworzyć. Ja pierdolę, szwagier, cię już do końca pofurało? No co, dbam o zdrowie, to są środki zapobiegawcze. Ja cudzej gumy nie tykam, a te dłonie dzisiejszego dnia były już w setkach wód umyte. Ale są takie procedury. Jakie procedury? Kto to wymyślił? Zobacz, ja chodzę, oddycham i nic mi nie jest. Mam swoje zasady, swój regulamin, swoje wytyczne, inaczej nie przejdzie. Trzymaj. No, trzymam. I co? Co ty? Wiesz co, szwagier? Ty jakoś dziwnie gadasz. Jak chcesz, to sobie sam pij. O, skurwysyn, słoń jebany. Jeszcze to trąbą firankę zawąchał. Mam nadzieję, że to żaden podstęp. A niech polewa. Co tam? O, kurwa. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz resztki na dłonie. I właśnie. Antek czasami bierze wszystko dosłownie tak, jak usłyszy. Ale w tej sytuacji to był skutek uboczny specyfiku. Szwagier, a co ty tu robisz? Nic nie robię, samo się robi. Trwa proces destylacyjno-filtrujący z potrójnym sprężaniem cieczy lotnej. I siadaj. Zamiast pierdolić farmazony, mógłby normalnie powiedzieć jak dla prostego człowieka, że najzwyczajniej na świecie pędzi bimber. No i po co, szwagier, były te maskarady? Jakie maskarady? Ale powiem szczerze, że prawie ci uwierzyłem, że się boisz tego wirusa. No bo się boję, a ty nie? Wszędzie tylko o tym trąbią. To już normalnie jakaś pandemia. Towary spółek znikają, leków brakuje, a ludzie nadal sieją panikę. Szwagier, to jest jedna wielka manipulacja. Wiesz, ile osób rocznie ginie na grypę czy w wypadkach? Ale to chyba jest nieznaczne, skoro o tym nie trąbią w telewizji. A ja o koronie oglądam codziennie. Tak, oglądasz, ale o koronie królów. Się napierdolisz i nie rozróżniesz fikcji od rzeczywistości, tak? To czemu miasto wygląda, jakby wizy do Stanów znieśli? Bo znieśli. Jeden nakręca drugiego i to obnaża wady. A zaraz jakieś szczepienia, chipy i wszystko pod kontrolą. Ale po co to komuś? Oj, byś się zdziwił, szwagier. Mówisz? A jak? I dlatego musimy tego uniknąć. Czyli najlepiej nie chorować. Musimy unikać bakterii i wirusów,
poprzez higienę, profilaktykę, uzupełnianie witamin. Ale kto normalnie zdrowy to robi? Ale szwagier, ja przecież do wszystkiego się stosuję. Do tego dużo ruchu. Spójrz na mnie. A ty co? Siedzisz tu zamknięty jak ta księżniczka w komnacie, czekająca na swego rycerza. A ty niby jesteś tym rycerzem. I to mi się wydaje, że ja tu siedzę i nic nie robię. O, o wilku mowa. Szwagier jednak jest istotą nieskomplikowaną. Jemu, aby cisza była i alkohol. A ja? Czekaj, Antek, muszę próbę zdjąć. O, musi odrobinę za mocno wyszła. No normalnie jakiś Jakub Wędrowicz. Tylko skąd on składniki wziął? Jak już od dawna w sklepie. Ani drożdży, ani cukru nie ma. Antek, ja to wszystko w celach leczniczych, profilaktycznych, na tego wirusa w koronie. Jak to ja się śmieję? Na tego wirusa starczy zwykła wódeczka. Gówno prawda. Po pierwsze, musi być minimum 60%, a po drugie, pewien tajemniczy składnik. Jaki składnik? Według wieloletnich badań, potwierdzonych ręką pokoleń, woda z mojej studni czyni cuda. Wystarczy jedna kropla na 50 ml spirytusu i choroba jak ręką odjął. Tajemniczy składnik, powiadasz? A spirytus skąd weźmiesz? A stąd! Dołożyłem parę rzeczy, żeby ze sklepowych trunków wyciągnąć samą esencję. Dużo odpadu, ale liczył się procenty. Stuningowałeś bimbrownik? Czego się nie robi dla dobra społeczeństwa. I ty myślisz, że ktoś ci podziękuje? No, raczej nie. Na pewno nie. Ty tu wypruwasz flaki, by ktoś się lepiej poczuł, a ciebie i tak nikt nie doceni. Szwagier potrzebuje czasu, wsparcia i finansów na dalszy rozwój i badania. No i jeszcze oczywiście potrzebuje mnie. Antek nie musiał długo przekonywać szwagra w swoich poglądach. Pozostało tylko z dobrą wiadomością dotrzeć do lokalnych mieszkańców. Drodzy mieszkańcy, dość szerzenia paniki, dość strachu, dość siedzenia w domach. Przyjdźcie do mnie po darmową szczepionkę. Zbyszek już był i sobie chwali. Ogłoszenie parafialne. Proboszcz dokupił 0,5 hektara ziemi pod cmentarz, więc możecie spać spokojnie. Panie dobry jak chleb. Szczerze mówiąc, to nie wierzyłem w plonantkę. Ale przyszło tyle ludzi, że już się zastanawiam, czy mi wody w studni nie zabraknie. Spokojnie tam, nie wszyscy naraz. Najpierw kobiety z dziećmi. Najważniejsze to było uświadomić ludziom, że pieniądze to największe siedlisko wirusów i grzybów. I później przekonać ich, by przynieśli nam tą kasę do darmowej utylizacji. Nie wiem, kiedy my z Antkiem zutylizujemy tą całą kasę, ale pieniądze to nie wszystko. Wystarczy, że w studni nacisnę jeden guzik, a wszyscy będą tańczyć tak, jak ja zagram. Każdego w życiu spotykają zabawne historie, a kolejną, która przydarzyła się szwagrom, zobaczycie już wkrótce, w kolejnym odcinku. Pokaż, pokaż. Ale to wygląda. Co się stało? No co, co? Napadli, pobili i pieniądze zabrali. Choć pamiętasz, kto to był? Człowieku, te mordy do końca życia będę pamiętał. To kto to? Kto, kto? Zośka i teściowa.
Mówił ja, Janusz Slonina.